Witaj ponownie. Dzisiaj będziemy kontynuować temat błon biologicznych, ale skupimy się konkretnie na transporcie substancji przez błony biologiczne. Każdy maturzysta musi rozróżniać rodzaje transportu do i z komórki oraz powinien umieć wyjaśnić rolę błony komórkowej w procesach osmotycznych. Dzisiaj to wszystko omówimy dosyć dokładnie. Zacznijmy od rodzajów transportu. Ze względu na nakład energetyczny transport możemy podzielić na bierny i czynny. Transport bierny, inaczej pasywny, zachodzi ze środowiska o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonych do środowiska o ich mniejszym stężeniu. Więc jeżeli więcej tlenu będzie się znajdować po stronie zewnętrznej, to będzie przenikać do wnętrza w sposób bierny. Mówimy, że transport odbywa się wtedy zgodnie z różnicą stężeń lub zgodnie z gradientem stężeń albo ciśnień, bo w przypadku tlenu raczej będziemy mówić jednak o różnicach ciśnień. E, taki transport bierny może zachodzić bezpośrednio przez błonę biologiczną, i wtedy mówimy o dyfuzji prostej albo przy pomocy białek błonowych, i wtedy będzie to dyfuzja ułatwiona. Jeżeli transport będzie zachodzić wbrew gradientowi stężeń, a więc ze środowiska o mniejszym stężeniu substancji do środowiska o wyższym stężeniu, to mamy do czynienia z transportem czynnym, inaczej aktywnym. Transport aktywny wymaga nakładów energetycznych, stąd mamy tutaj dostarczenie energii przy udziale ATP. Taki transport będzie zachodzić przy udziale białek błonowych. Pokrótce postaram się omówić te rodzaje transportu. Zacznijmy może od dyfuzji prostej. Zdolność cząsteczek do dyfuzji przez błonę posiadają cząsteczki małe i niepolarne, takie jak na przykład wspomniany tlen lub dwutlenek węgla. Małe cząsteczki polarne, takie jak woda, etanol, mogą przenikać w mniejszym stopniu. Ale właśnie ten transport wody będzie bardzo istotny. Odmianą dyfuzji prostej jest osmoza. Polega ona na przenikaniu wody przez błonę biologiczną z roztworu mniej stężonego, czyli hipotonicznego, do roztworu bardziej stężonego, czyli hipertonicznego. W rezultacie dochodzi do wyrównania stężeń po obu stronach błony. Jeżeli dwa roztwory mają takie samo stężenie, mówimy, że są to roztwory izotoniczne. Popatrz teraz na animację. Po prawej stronie mamy więcej substancji rozpuszczonej, dlatego woda. Będzie przenikać przez błonę półprzepuszczalną, właśnie w tą stronę. Co może też trochę dziwnie wyglądać, że jest wyższy poziom cieczy, ale dzięki temu dochodzi do wyrównania stężeń po obu stronach błony. Przez taką błonę może przenikać jedynie woda, a nie substancja rozpuszczona. Im będzie większa różnica stężeń, tym osmoza będzie zachodzić intensywniej. Zobaczmy jak zachowują się komórki w zależności od stężenia roztworów, w jakich się znajdują. Zacznijmy od komórki zwierzęcej. Omówimy ją na przykładzie erytrocytu. Jeżeli komórka zwierzęca znajduje się w środowisku izotonicznym, a więc po obu stronach błony stężenie roztworów jest identyczne, wówczas woda dyfunduje przez błonę z taką samą prędkością w obu kierunkach. Objętość komórki pozostaje stała. W przypadku umieszczenia komórki w roztworze, Hipotonicznym, czyli o mniejszym stężeniu niż wnętrze komórki, będzie powodować to, że woda będzie przenikać ze środowiska do wnętrza. Efekt będzie taki, że ciągle napływająca woda spowoduje napęcznienie komórki, aż w końcu błona nie wytrzyma i pęknie. Natomiast w środowisku hipertonicznym, czyli o wyższym stężeniu na zewnątrz niż wewnątrz, woda będzie wypływać z komórki. Co doprowadzi do jej skurczenia się i ostatecznie się rozpadnie. I tak źle, i tak niedobrze. Dlatego organizmy żyjące w środowiskach hipo i hipertonicznych specjalnie się przystosowały do takich warunków. Na przykład pantofelki żyją w wodzie słodkiej, która stanowi dla nich środowisko hipotoniczne. W związku z tym woda stale napływa do ich wnętrza, aby pantofelek nie pękł, ma specjalne wodniczki tętniące, które usuwają taki nadmiar wody na zewnątrz komórki. Jak się natomiast w takich środowiskach zachowa komórka, która posiada ścianę komórkową? Omówię to na przykładzie komórki roślinnej. W roztworze izotonicznym oczywiście woda z taką samą prędkością napływa, jak i wypływa do iz komórki więc komórka zachowuje swój kształt. W roztworze hipotonicznym woda napływa do wnętrza komórki, a więc również ulega pęcznieniu, jak komórka zwierzęca. Jednak, Stosunkowo nieelastyczna ściana komórkowa będzie rozszerzać tylko do pewnego momentu, aż nie zacznie na nią wpływać ciśnienie wsteczne, uniemożliwiające dalsze pobieranie wody. Komórka jest napęczniała, mówimy wtedy, że jest w pełnym turgorze, co dla komórek roślinnych jest normalne i bardzo pożądane. Więc w roztworze izotonicznym komórki roślinne są bardziej zwiotczałe, a w hipotonicznym jędrne. W przypadku roztworu hipertonicznego komórka roślinna, podobnie jak zwierzęca, będzie tracić wodę i kurczyć się. Wówczas błona komórkowa zaczyna odrywać się od ściany komórkowej. Taki proces nazywamy plazmolizą, o której za chwilę więcej słów. Więc jak możemy zauważyć, komórka będzie się różnie zachowywać w zależności od stężenia roztworu, w jakim się znajduje, ale również w zależności od tego, czy posiada ścianę komórkową, czy nie. Plazmolizy nie zaobserwujemy w komórce zwierzęcej, ponieważ nie posiada ściany komórkowej. Teraz trochę więcej o plazmolizie. Jest to zjawisko odstawania protoplastu, czyli żywej części komórki, od sztywnej ściany komórkowej, spowodowanej utratą wody przez komórkę i tym samym zmniejszeniu turgoru, czyli jędrności komórki. Plazmolizę bardzo łatwo zaobserwować pod mikroskopem. Wystarczy do preparatu roślinnego dodać trochę osolonej wody i już po chwili możemy zauważyć odstawanie błony komórkowej od ściany. Tutaj widzimy preparat barwiony, a tutaj nie. W obu przypadkach widać utratę wody przez komórkę. Proces plazmolizy można odwrócić. Wystarczy zabrać na przykład za pomocą papierowego ręcznika słoną wodę i dodać zwykłą wodę i komórka zacznie z powrotem pęcznieć. Taki proces to deplazmoliza. Z procesem osmozy wiążą się pojęcia substancji osmotycznie czynnych i biernych. Aby to sprawdzić, możemy zaproponować problem badawczy do e, przeprowadzonego doświadczenia: czy glukoza i skrobia są substancjami osmotycznie czynnymi? Możemy odpowiedzieć, że np. glukoza jest substancją osmotycznie czynną, a skrobia nie. Pamiętajcie, że hipoteza wcale nie musi być e, prawdziwa. Przeprowadzamy następnie doświadczenie. Do zlewki z różnymi substancjami wkładamy lejek z błoną półprzepuszczalną, np. celofanową, w której umieszczamy 50% roztwór glukozy. W pierwszej zlewce będzie to woda, w drugiej woda z glukozą i w trzeciej woda ze skrobią. Zacznijmy może od naszej próby badawczej. Co możemy tutaj zaobserwować? Poziom cieczy w lejku będzie się podnosić, ponieważ woda na drodze osmozy będzie przenikać przez błonę półprzepuszczalną do roztworu hipertonicznego. W drugiej probówce zauważymy, że roztwór w lejku będzie się obniżać, więc dzieje się rzecz odwrotna niż w pierwszym przykładzie. Wyższe stężenie panuje w zlewce, dlatego woda przenika z lejka właśnie do zlewki. Co się dzieje w trzeciej probówce? ze względu na to, że skrabia się nie rozpuszcza w wodzie, nie będzie w takim razie powodować zmiany stężenia. W związku z tym będziemy mieli tutaj dokładnie taki sam efekt jak w przypadku próby badawczej. Woda będzie napływać do wnętrza lejka, więc kierunek przepływu wody nie zmieni się. Potwierdziliśmy w takim razie naszą hipotezę. Glukoza jest substancją osmotycznie czynną, ponieważ powoduje zmianę kierunku przepływu wody, natomiast skrobia jest substancją osmotycznie bierną, ponieważ nie zmienia tego kierunku. Warto to zapamiętać, że te substancje, które rozpuszczają się w wodzie, będą osmotycznie czynne, natomiast te nierozpuszczalne nie będą powodować zjawiska osmozy. OK, dyfuzję prosto mamy za sobą. Przejdźmy w takim razie teraz do transportu substancji z udziałem białek błonowych. Może się to odbywać w transporcie biernym, w przypadku dyfuzji ułatwionej. Mogą to być białka kanałowe, które tworzą hydrofilowe kanały, przez które zgodnie z gradientem stężeń transportowane mogą być jony nieorganiczne oraz niewielkie polarne cząsteczki, np. przez kanały wodne, tak zwane akwaporyny, mogą być transportowane cząsteczki wody. Białka nośnikowe będą zmieniać swoją strukturę przestrzenną, co będzie umożliwiało przetransportowanie substancji. Oczywiście, też odbywa się to zgodnie z gradientem stężeń. I tutaj widzimy substancję, która wiąże się z białkiem. Białko zmienia swoją strukturę przestrzenną i uwalnia po drugiej stronie substancję. W przypadku transportu aktywnego też mogą brać udział białka nośnikowe, tylko oczywiście wtedy transportują one substancje wbrew gradientowi stężeń i z udziałem energii. Transport może się też odbywać za pomocą pomp błonowych, które działają podobnie do białek nośnikowych. Co ciekawe, białka nośnikowe oraz pompy mogą transportować cząsteczki i jony w sposób sprzężony. Czyli taki zależny od siebie. Jeżeli transport obu cząsteczek odbywa się w tą samą stronę, to wtedy nazywamy go symportem. Natomiast jeżeli w dwóch różnych kierunkach, to jest to wtedy antyport. Dla przykładu zobaczmy, jak może zależeć transport od innych białek błonowych. Dla przykładu mamy przenośnik symportowy glukozowo-sodowy oraz pompę sodowo-potasową. Pompa sodowo potasowa w sposób aktywny będzie przenosić jony sodu do środowiska zewnętrznego komórki, a tym samym jony potasu do cytozolu. No ale po co? Dzięki temu wytwarza się gradient stężeń jonów sodowych, dzięki czemu będą one transportowane przez przenośnik, ale przenośnik razem z jonami sodu musi transportować glukozę która przenika ze stężenia mniejszego do większego, czyli brew gradientowi stężeń. Więc dzięki działaniu pompy sodowo-potasowej możliwy jest transport glukozy do cytozolu komórki. Oczywiście różne pompy i białka nośnikowe będą znajdować się w błonach biologicznych, błonach komórkowych oraz błonach śródplazmatycznych, dzięki czemu możliwy jest transport w obrębie komórki oraz w ogóle komórka może prawidłowo funkcjonować. Powiedziałem o transporcie wody i niewielkich cząsteczek, ale jak będzie odbywać się transport w przypadku większych cząsteczek? Białka, polisacharydy będą przechodzić masowo przez błonę dzięki pakowaniu ich w specjalne pęcherzyki. Jeżeli ten transport będzie się odbywać na zewnątrz komórki lub organellum, to wtedy będzie to egzocytoza. Natomiast jeżeli taki transport będzie się odbywać do wnętrza komórki, to będzie to endocytoza. Powstający wewnątrz komórki pęcherzyk, np. z aparatu Goldiego, przesuwa się wzdłuż mikrotubul cytoszkieletów w kierunku błony komórkowej. Następnie pęcherzyk zlewa się z błoną komórkową, a zawartość pęcherzyka uwalnia się na zewnątrz komórki. Dzięki temu błona pęcherzyka staje się częścią błony komórkowej. Podczas endocytozy powierzchnia błony komórkowej wpukla się do wewnątrz, tworząc taki dołek staje się on coraz większy, aż powstaje pęcherzyk, który dostaje się do wnętrza komórki. Błona komórkowa przez to się skraca. Zaraz znowu jednak zachodzi egzocytoza i błona się powiększa. Dlatego ubytki błony są zaraz uzupełnione dzięki pęcherzykom podczas egzocytozy. Endocytozę możemy jeszcze podzielić na fagocytozę, pinocytozę oraz endocytozę kierowaną receptorami. Podczas fagocytozy komórka pochłania nierozpuszczalne cząstki, np. bakterie lub szczątki organiczne. W ten sposób mogą odżywiać się niektóre protisty, np. ameby. Pinocytoza polega na pochłanianiu małych kropel płynu pozakomórkowego, w którym znajdują się różne substancje rozpuszczalne w wodzie. Jeżeli chodzi o endocytozę kierowaną receptorami, to polega ona na swoistym pobieraniu przez komórkę substancji chemicznych. W błonie komórkowej znajdują się białka zawierające miejsca receptorowe, do których łączą się określone cząsteczki. Kiedy zachodzi związanie się receptora z cząsteczką, wówczas powstaje pęcherzyk transportujący. Następnie po uwolnieniu takiej substancji wewnątrz komórki, taki receptor z powrotem będzie wracać do błony komórkowej. Na koniec spróbuj rozwiązać krótkie zadanie maturalne. Zatrzymaj film, a następnie sprawdź ze mną odpowiedzi. Aby nie przedłużać, skupię się na treści samego już polecenia. Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby powstał poprawny opis transportu przeciwciał przez komórkę nabłonka jelita z mleka matki do krwiobiegu niemowlęcia. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenia. Przeciwciała dostałem się z treści jelita niemowlęcia do wnętrza enterocytu na zasadzie dyfuzji wspomagalnej albo endocytozy. I tutaj w sumie wystarczy spojrzeć tylko na schemat. Zobacz, że przeciwciała łączą się z receptorami na powierzchni enterocytu i tworzą pęcherzyk transportujący, czyli jest to przykład oczywiście endocytozy, a dokładniej endocytozy kierowanej receptorami. No i dalej. A następnie wydostają się z niego do jego krwiebiegu w procesie dyfuzji prostej albo egzocytozy. I tu pęcherzyk zlewa się z błoną enterocytu i uwalnia przeciwciała do światła naczyń, czyli na zewnątrz. Więc jest to przykład oczywiście egzocytozy. Proste? Myślę, że tak. No dobrze. W tym odcinku to byłoby na tyle. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. No i oczywiście zapraszam do kolejnego filmu, w którym omówimy już jądro komórkowe. Do usłyszenia.